25 września. Pokażę, jakie postępy na budowie ziołowego moczydła. Mamy lekkie opóźnienie, bo myśleliśmy, że już we wrześniu otworzymy, ale może w październiku się uda. Teraz jestem w pomieszczeniu przygotowawczym do sauny. Zaraz pokażę saunę też, jak ona wygląda, ale zacznę od tego pomieszczenia. Te ściany są już wyłożone folią paloizolacyjną. Rozłożona jest instalacja elektryczna, gniazdka tutaj na dole, peszle z kablem elektrycznym do oświetlenia. Że cała instalacja jest rozłożona i tutaj doprowadzona do miejsca, gdzie będzie w przyszłości skrzynka elektryczna. No, ponabijane są łaty. Zamontowaliśmy też drzwi z całego budyneczku, czyli 5 par drzwi. No i przede wszystkim chciałbym pokazać, jak teraz wygląda sauna. Sauna została już skończona. Zamontowaliśmy drzwi wejściowe, szklane. No ale też zrobiliśmy tutaj w środku ławy z olchy, z bali olchowych. Sufit jest z boazerii. Na razie jeszcze nie ma oświetlenia, więc tak nie mogę pokazać w pełni, jak będzie to wyglądało. No, ale tak to się prezentuje. Na górze jest boazeria olchowa. Tutaj też boazeria. Komin jest już w pełni zainstalowany. Piec obłożony kamieniami. Nawet teraz grzejemy tutaj, żeby to się wszystko wypalało, wygrzewało, bo to drewno nie było dobrze wyschnięte, więc ono jeszcze musi trochę wyschnąć. Tak to wygląda. Nie jest robota. Taka to nie robota. No, a teraz tutaj wujek Janusz z tatą będą montowali deskę na suficie, deskę elewacyjną. Gorąco, proszę pana. No to gorąco jak normalnie jak w lecie. No właśnie. No więc dzisiaj tutaj plan jest taki, żeby zacząć obkładać drewnem sufit i ściany. Tam na wprost też jest boazeria olchowa. Tam będzie schowany zasilacz do LEDów, do podświetlenia. O, i tak to wygląda. Przepraszam. A ja tutaj razem z Teszczym dzisiaj montujemy brodziki prysznicowe. Tutaj w jednej łazience i w drugiej, tam jeszcze nie zaczęliśmy. Trochę takich instalacyjnych rzeczy mamy do zrobienia. Też nie znasz tej piosenki? Znam tę piosenkę. To był hicior, człowieku. Sera, sera? Kesera. Kesera. Patrz. Lekko możemy skupę zrobić i z tej strony, o tak. Tutaj w górę. O tak? O tak! Mamy takich gości w ziołowym moczydle. Jak to się nazywa na te motyle? To jest rusałka pokrzywnik. Rusałka pokrzywnik. Tu kilka tych motyli tutaj siedzi. Chyba im ciepło po prostu i tutaj mi się podoba. A teraz tutaj tak, przygotowaliśmy sobie otwór pod rurę kanalizacyjną. No i to będzie odpowietrzenie instalacji, bo zapomnieliśmy o tym wcześniej. I dlatego teraz coś takiego wycinamy na ścianie. Planowaliśmy to zrobić. No. Planowaliśmy to zrobić, ale no właśnie. Nadszedł ten moment. Nadszedł ten moment na to. Także idę teraz na strych i ze strychu będę tam przekładał rurę. Nie będzie aż takie proste, bo muszę iść na sam koniec. I tutaj nie ma desek. Jednak udało się tam nie wczołgiwać, bo na razie nie są położone płyty i po prostu to niewygodne. I tam jest ta rura wystająca, akurat między płytami wełny wyszła. Więc to się akurat udało. Także tam ona sobie wyszła, od dołu to uszczelnimy, żeby jakaś tam mysz przy rurze nie mogła wejść w ścianę. No i tak to na razie zostanie, a jeżeli się kiedyś okaże, że to jest w ogóle potrzebne, bo tego nie jesteśmy pewni, to wtedy będziemy mogli to wykorzystać jako odpowietrzenie szamba. Generalnie sprzedawca szamba powiedział, że
przynajmniej teoretycznie powinno się odpowietrzać to szambo przez pokrywę. Pokrywa jest nieszczelna i to jest wystarczające. A jeśli się okaże, że niewystarczające, to będziemy kombinować. To zabieramy się za następną robotę. Teraz tutaj mamy taką robotę do zrobienia, że musimy tutaj zawór spustowy wanny podłączyć. Tam jest zawór spustowy pieca. Zrobimy tu jedną instalację, jeden wąż spustowy, który gdzieś tutaj będzie zamontowany. No i będzie łatwiej spuszczać wodę. No a poza tym przede wszystkim trzeba też filtr podłączyć i go uruchomić. Także mamy tutaj jeszcze trochę pracy do wykonania z tą wanną. O, to jest piasek kwarcowy kupiony do filtra. To jest redukcja z cala i ćwierć na cala, tak? Tam mamy... Tak jakby. Tam mamy cal i ćwierć. Dobra, będzie najgorzej, będzie tam nawinać. A tą maszynerę to można wyciągnąć? W zasadzie można. Może nawet trzeba, bo i tak trzeba ją uzupełnić piachem. To chodź, wystawimy. Zrobiliśmy instalację spustową i teraz, żeby ją przetestować, to jeszcze z tą brudną wodą spuścimy tą resztę. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ale nie powinno. Dobra, chyba może za wodę odkręcać i będzie schodziło. Będę to na bieżąco jeszcze. Dobra. Puszczam. Jak puścisz za wodę, to tej kory wyciągnąć. Już odkręciłem. I zobacz, z tego, czy zeszła padać, ale chyba leci. Idzie. To a na piecyku to było odkręcone. Woda nie jest za ciepła. Ale będziemy grzali, to będzie fajna. Pokażę, jak nam wyszedł ten spust wody. Mamy tutaj zawór, rurka PEX, tam jest trójnik stalowy i doprowadzenie wody z pieca. Tam przy piecu jest jego własny zaworek, no i tutaj szlauch calowy. Spuściliśmy resztę wody, która została po spuszczaniu wody z pieca. No i to tak to będzie wyglądało, będzie woda pod krzewy. A w pomieszczeniu przygotowawczym, teraz z wujkiem Januszem już tutaj wyłożyli sufit deską. No i teraz tata walczy dzielnie nad ścianą. Po deserce ściana powstaje. Trzeba przenieść tą deskę, to robimy. Tak, to nie jest wszystko takie proste, bo musimy jednocześnie tutaj pamiętać o instalacji i robić tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tam już jedno gniazdko jest obsadzone, jedno puszko. A ta była równa, no? I tą wiertarką, tak? Wierciliśmy. Podłóż tą belkę. Trzeba pojedynczo układać. Coś takiego. Dwie deseczki powinny być. To pierwsza najniższa.
ścianka prawie skończona, także coraz bardziej nabiera to kształtu. W poniedziałek będziemy kończyli tutaj ściany w tym pomieszczeniu. Kawałek sufitu jeszcze został do zrobienia. No i trochę takich detali, bo na przykład trzeba płytki dokończyć, tutaj później pofugować. Ale w zasadzie sauna będzie, może już nawet w poniedziałek, gotowa razem z pomieszczeniem przygotowawczym. Także dziękuję za oglądanie następnego materiału. Zapraszam do śledzenia postępów zbudowy ziołowego moczydła na moim kanale Majster Pepe. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do subskrypcji. No i przede wszystkim zapraszam już teraz do ziołowego moczydła, które prawdopodobnie mniej więcej za miesiąc otworzymy. Do zobaczenia.